W dzisiejszym odcinku Jurassic World Evolution 2 sprawdzimy sobie cztery nowe gatunki dinozaurów i właśnie patrzycie na pięknego T-Rexa, który nie wiem czy za... Tak. T-Rex po prostu chce się z wami przywitać. Nie wiem, zostawcie dla niego jakąś łapkę w górę, bo widzę, że po prostu jest bardzo, bardzo atencyjny. Ale tak jak mówiłem, mamy cztery nowe dinozaury, a... O nie, podajnik wymagał uzupełnienia. Za chwilę się tym zajmiemy. A niektóre z dinozaurów mają teraz warianty z futrem, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. To jest w ogóle jakiś park, gdzie jest mnóstwo dinozaurów i powiem wam tak. Wpuścimy wszystkie nowe gatunki do klatki z T-Rexami, żeby zobaczyć jak będą sobie walczyły. Plus na samym końcu powiedzmy pozbędziemy się ogrodzenia, żeby wypuścić te dinozaury tutaj na tych ludzi. Także jeżeli coś takiego wam się podoba, no to wiadomo subskrybujcie też kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I zapraszam na Kinguin, gdzie z kodem Flotar możecie kupić sobie Jurassic World Evolution 2 o wiele taniej niż jest to na Steamie, plus DLC też są. Dobra, idźmy sobie tutaj w to miejsce, ponieważ musimy znaleźć wszystkie nowe dinozaury. I jeden to jest listrozaur. Wiem, nie wygląda zbyt dobrze, nie wygląda zbyt fajnie. Nawet nie będę modyfikował chyba genomu, bo nie ma tutaj sensu. Weźmiemy sobie jak najbardziej właśnie basic te dinozaury i powiedzmy cztery sztuki niech będą, czemu nie? Kolejnym dinozaurem, który tutaj jest, bo pójdziemy sobie po prostu od tego najsłabszego do tego najlepszego, jest Oviraptor, który wygląda trochę jak przerośnięty kurczak, jeżeli miałbym do czegoś go porównać. Oczywiście za chwilę się przyjrzymy tym dinozaurom z bliska i zobaczymy jak dokładnie wyglądają, jak się zachowują, jakie mają animacje. Tylko na początku po prostu chciałem to rzucić, znaczy chciałem wam pokazać, a nie rzucić. Rzucić to za chwilę rzucimy do klatki właśnie z tymi T-Rexami. Tutaj mamy Astrociraptora, to też jest właśnie nowy dinozaur. Oczywiście możemy modyfikować ich genom i na przykład sobie wybrać inną skórkę, ale ja chciałem wszystko, żeby było tutaj najbardziej basic, żeby to były takie domyślne ustawienia, żeby nie było, że dam im za chwilę ataku 1000 i wszystko będą mogły pokonać. I najciekawszym moim zdaniem dinozaurem jest Moros Intrepidus i jest on powiązany w pewien sposób z Rexami. Tam w opisie właśnie tego dinozaura coś było powiedziane, że jest powiązany z Rexami, więc weźmy sobie właśnie te wszystkie dinuszki, przygotujmy. Nawet się udało wszystkie w liczbie czterech sztuk. Chociaż ten, okej, tutaj też mamy cztery sztuki. No i zrobimy sobie taką małą bitwę właśnie w klatce T-Rexa. No to wypuśćmy je i zobaczmy jak wyglądają. Zaczynamy od tego, jak on wygląda. Dobra, jest jednak słodki. Okej, chciałem, wiecie, powiedzieć, że to jest najgorsze stworzenie, jakie kiedykolwiek zostało dodane, ale nie, podoba mi się. Nawet ładnie to wygląda, jestem dość utomowcowym, ale w tym nie uwierzyłam. Okej, tutaj mamy po prostu jakieś informacje. Fajnie wyglądasz, czy to jest w ogóle roślinożerny? Tak trochę wygląda, jakby był roślinożerny. Ładnie się tutaj porusza. Co ciekawe, gatunek ten zdołał przetrwać wymieranie permskie. Dobra, także jak widzicie, mamy jakieś tam podstawowe informacje. Weźmy sobie, wypuśćmy Oviraptory. Ty, ale Oviraptory są małe. Ja byłem pewien, że on będzie odrobinę większy. On jest naprawdę malutki. Co to jest? To naprawdę wygląda jak przerośnięty kurczak. I on chyba jest tak, on jest wszystkożerny, czyli jest zarówno mięso, jak i roślinożerny. Pokażemy statystyki dinozaura. Padlinożerca, o właśnie, tego słowa mi tutaj brakowało. Mamy także jakiś wyświetl raport w bazie danych i możemy sobie przeczytać wszystko na temat właśnie tego dinozaura, gdzie został odkryty, jaką ma dietę i tak dalej. To jest naprawdę bardzo duży plus, jeżeli chodzi o te dinozaury. Tam niektórych nie miałem odkrytych, więc może nie będziemy się tutaj tym zajmowali. Przejdziemy sobie do Astrociraptora. Te dinozaury też nie będą na razie się biły, bo walki są wyłączone. Oho. Oho. Ładnie wygląda. Kurde, tak. Wiadomo, kuzyn Velociraptora. Ja tak bym go nazwał, chociaż wiadomo są różnice. Ale on jest przepiękny. No, jeden z najładniejszych dinozaurów, jakie chyba zostały dodane do gry. Pięknie wyglądasz. Dobra, a jeżeli chodzi o informacje, bo tutaj coś było właśnie powiązane z Velociraptorami. Jego nazwa po łacińsku oznacza okrutny rabuś i jest nawiązaniem do piłowatych zębów, którymi chwytał i zabijał swoje zdobycze, głównie małe jaszczurki i ssaki. Oj, no to będzie mały problem dla Oviraptora na przykład. Może osiągnąć do 4 metrów długości, został wyhodowany tak, by być okazem zręczności i inteligencji, wyposażonym w wielkie, silne pazury, czyniąc z niego wybitnie skutecznego łowcę. No, nie dziwię się. No, wygląda jakby na pewno mógł stanowić jakieś takie duże zagrożenie i tego jego mościa najbardziej... No nie, mów, że on jest taki malutki, ja byłem pewien, że on będzie ogromny. Co to jest? Co to ma być?
największe zaskoczenie, że wprowadzili takie małe dinuszki, Moros Intrepidus. Ja byłem pewien, bo gdzieś była informacja, że właśnie ten dinozaur jest jakoś tam powiązany. O właśnie, Moros Intrepidus to tyranozaur z rzędu teropodów, pochodzący z później kredy. Ja tylko przeczytałem tyranozaur i mówię, a, czyli to jest jakiś nowy tyranozaur, a nie wiedziałem, że on będzie po prostu taki... Taki malutki, ale dobra, to jest, mówię, kompletnie się tego nie spodziewałem i według mnie to jest plus, bo fajnie, że grze udało się nawet nas tutaj zaskoczyć, ale trzeba by było teraz przenieść te wszystkie dinozaury do zagrody z T-Rexami. Wszystkie dinozaury są już na miejscu i właśnie włączyłem możliwość atakowania dinozaurów, tylko że nie przebiega to tak jak planowałem, bo T-Rexy z jakiegoś powodu walczą ze sobą, a przecież miały walczyć te nowe stworzenia, które są tutaj i powiem wam, że jest mały problem, bo nie potrafię tych właśnie dinozaurów tutaj nawet się dopatrzeć. One są tak malutkie, na przykład w przypadku tego, jak on się nazywa? Moros Intrepidusa. Jest tak mały, że on po prostu gdzieś mi ginie w tej trawie. I zapomniałem też powiedzieć, że wraz z tym DLC została dodana nowa kampania i ogólnie patch chyba 6-gigowy, który tam pozmieniał różne rzeczy. Przyznam szczerze, że się w to nie zagłębiałem, bo czekałem po prostu na to DLC. O! Dobra, czeka sobie. A, on obserwuje te T-Rexy, które są tutaj. Tylko, że on jest taki malutki, że no nie wiem, no nie ma szans po prostu, żeby go zauważyć. I też na pewno się pojawi pod tym filmem pytanie, Flotar kiedy Path of Titans, albo kiedy The Isle. The Isle będzie, jak wyjdzie nowa aktualizacja z nowym dinozaurem i Path of Titans będzie też, jak wyjdzie nowa aktualizacja z nowymi dinozaurami i nową mapą. Więc... Czekam po prostu tak samo jak wy, bo już bym sobie pograł, bo już starczy mi tej przerwy właśnie od dinuszków i fajnie by było po prostu sobie do tego powrócić. I co? Na razie T-Rexy nie atakują. Ba, powiedziałbym, że to jest trochę dziwne, bo żaden z tych dinozaurów, mimo tego, że one mają włączone tutaj właśnie te wszystkie, wiecie, że może im być niewygodnie, że będą siebie atakowały i walczyły o terytorium, to wszystkie wygląda na to, że żyją ze sobą w zgodzie, więc za chwilę będziemy musieli wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu wypuścić je na wolność. I zobaczyć, czy wtedy będą po prostu atakowały ludzi, ale nie zmienia to faktu, że jest to najciekawsze, tak bym to ujął, najciekawsze DLC, jakie do tej pory mieliśmy właśnie w Jurassic World Evolution 2. Bo są to dinozaury, których kompletnie bym się nie spodziewał. Może Oviraptora gdzieś tam jeszcze miałbym to z tyłu głowy, ale reszty gatunków? No to nie ma szans. W ogóle wszystkie te dinozaury są dość małe. Oho! Kurde, już myślałem, że zje tego Oviraptora. A okazuje się, że on czegoś innego szuka. Albo kogoś innego, bo tutaj mamy tego Astrociraptora, który zajął sobie ten teren. Ale na razie one, przynajmniej nie widać, żeby atakowały, albo chciały zaatakować właśnie te T-Rexy, które są tutaj. Oho, właśnie chyba jeden z nich upolował coś? Albo teraz będzie polował. Zobaczymy. A może będzie walka pomiędzy... Tak! One walczą we własnym gatunku, no to przynajmniej będziemy mieli namiastkę tego, jak mogłyby atakować T-Rexy, gdyby oczywiście się... O, gdyby chciały i chciały to zrobić, ale sobie skaczą, czyli one używają też tylnych łap, żeby przewrócić swojego przeciwnika. O kurde, który z nich wygra? A może będzie remis? Kolejny przebieg, widzę, że się dołączył do nich. Ale nie, wygląda na to, że nie chcą ze sobą walczyć, także czas na plan awaryjny. A plan awaryjny jest taki, że usuwamy ogrodzenie. I niech się dzieje, co chce. Zagrożenie ze strony wielu dinozaurów. No oczywiście, że jest zagrożenie ze strony wielu dinozaurów. Tylko pytanie, który z nich pierwszy zaatakuje człowieka? No i fajnie by było, wiecie, być przy tym. Bo mogę dostać po prostu informację, o, jakiś dinozaur zaatakował człowieka. Ale na razie one coś nie chcą wyjść. Ty. Mimo tego, że mają tutaj brak ogrodzenia, ludzie też nie reagują, co jest według mnie... A nie, dobra, zaczynajmy reagować. Okej. Coś tutaj tym ludkom nie pasuje, że kurde, nie powinno tak być. A, do wody sobie wbiegliście. Dobra. O, rozpoczęła się walka pomiędzy kolejnymi dinozaurami. Ty, on zaatakował T-Rexa, jednak. A, oj. Myślałem, że zabił te dinozaury, bo one tak jakoś dziwnie upadły. Jak one dziwnie upadają. Halo, stanie? O nie, został zabity przez T-Rexa. Ale jak on został zabity przez T-Rexa? Jeżeli to tak jakby w locie on już nie żył. Dziwne to jest. To jest naprawdę dziwne. Oho, Astrociraptor właśnie poszedł się napić. Moi drodzy, nie ma tutaj ludzi. Nie, no ludzie sobie chodzą normalnie. Dalej, zaatakuj jakiegoś człowieka, bo nie po to wypuściłem najniebezpieczniejsze dinozaury,
żeby teraz one sobie chodziły i nie atakowały ludzi. Wróciłem sobie do T-Rexa, ponieważ wszystkie dinozaury, te nowe, wróciły do tej zagrody, a jedynym dinozaurem, który wyszedł, jest tyranozaur. Po prostu on sobie chodzi spokojnie ścieżką, troszkę wygląda to tak, jakby sobie zwiedzał. Nie mam pojęcia, dlaczego on nie atakuje ludzi, bo zobaczcie, że ludzie uciekają przed nim, ale on kompletnie ich ignoruje, chyba że za chwilę coś mu się odklei i kogoś zaatakuje. Patrzcie, tutaj pod drzewkiem, nie wiem, czy to widać, ale też sobie ludzie normalnie chodzą i wszyscy są, o nie, 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 dobra, przyspieszyli. Ale T-Rex, ty powinieneś zjadać tych ludzi, a nie sobie zwiedzać park. To naprawdę wygląda, jakby on sobie wyszedł ze swojego ogrodzenia i po prostu patrzy, co się dzieje, patrzy, jakie są jeszcze inne gatunki, że tutaj mamy na przykład jakieś podwodne styksozaury, które moim zdaniem naprawdę pięknie wyglądają. Zwłaszcza tutaj. Oczywiście nie wszystko mam jeszcze odblokowane, ale no T-Rex, zobaczcie, no chodzi sobie. Po prostu zwiedza sobie ten park, sprawdza jeszcze, jak wygląda sytuacja. A kolejny T-Rex wyszedł, tylko ten poszedł już w drugą stronę, ale czy on będzie atakował ludzi? No na razie nie wygląda na to. O nie, chyba będzie za chwilę jakieś polowanie i skoczył. No właśnie, tego się obawiałem. Szybki skok i szybkie zabójstwo. Niestety T-Rexy nie za bardzo chcą współpracować. Jeden przed chwilą się położył. O dobra, wstał już. Potrzebuje lasu i nie mówcie, że on tak. On wraca sobie po prostu do domu, ale z drugiej strony jest tutaj jeden człowiek, którego może za chwilę ktoś zaatakuje. Oho, biegnie, biegnie, biegnie. Rozpoczyna polowanie. Dobra, czyli mamy kolejne polowanie i... Po raz... Jakie to jest brutalne. Ej, nie sądzimy, że takie animacje będą brutalne. Przez chwilę też podejrzewałem, że on mu urwie głowę, ale już mnie trochę chyba poniosło. A jeżeli chodzi o nasze piękne owiraptorki, to zobaczcie, chodzą sobie tutaj spokojnie. No, ucieczka dinozaurów z parku nie przebiegła tak, jak to planowałem niestety, bo byłem pewien, że one wszystkie się rzucą na nich. O, chwila, a czemu tutaj... Człowiek sobie leży. Słuchajcie, no z jakiegoś powodu dinozaury nie chcą atakować. Oviraptory sobie wyszły i chodzą normalnie po chodniku. Ludzie chodzą obok tych oviraptorów i nic kompletnie się nie dzieje, więc wydaje mi się, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć. Pokazałem nowe dinozaury, w sumie to, co chciałem zrobić, a ucieczka była dodatkiem. No ale widzicie, stworzyłem taki park, w którym mimo tego, że wypuściłem dinozaury, to one nie chciały atakować ludzi, więc w sumie można by powiedzieć, że to jest plus. Ale nie tego oczekiwaliśmy, prawda? No ale przynajmniej są fajne dinozaury, także linka do gry macie w opisie i jeszcze polecam naprawdę sobie sprawdzić na Kinguinie, bo można dużo kaski zaoszczędzić, jeżeli ktoś sobie chce to kupić.